Moi drodzy, często się mnie pytacie, w jaki sposób czyszczę aerograf. Sposób, który wam teraz pokażę, najprawdopodobniej nie jest najlepszym sposobem na czyszczenie aerografu, ale jest to sposób, który ja stosuję właściwie dosyć często i właściwie zobaczycie trzy tak naprawdę metody podejścia do czyszczenia aerografu, do zabezpieczania aerografu. Sposób pierwszy. Jeśli mam zamiar, skończyłem sesję malowania i mam zamiar malować dzisiaj za parę godzin, mam malować jutro, za dwa dni, za trzy dni, nawet do tygodnia. Trzymam taki kubeczek z czystą wodą, ta woda oczywiście nie jest czysta, więc to nie może być taka woda, i zanurzam aerograf w taki sposób, aby zamoczył się kubeczek i zamoczyła się dysza. Najlepiej będzie, jeśli wejście do zaworu, czyli w miejsce, do którego podłączamy powietrze, nie zamoczy się, ale nie jest to jakiś niesamowity problem, jeśli się zamoczy. Możemy zawsze to oprzeć gdzieś tutaj sobie z brzegu, żeby nie wchodziło do wody, i w ten sposób odcinamy praktycznie dostęp powietrza do aerografu. Ergo farba nie wyschnie, bo ona wysychają na powietrzu i właściwie jedną stop rozcieńczamy. One tam, jeśli byśmy zostawili go na 2 tygodnie, na 3, na miesiąc, to ta woda po prostu prędzej wyschnie, niż stanie się coś z aerografem. No oczywiście woda wysychając spowoduje, że z aerografem też się coś stanie. Dlaczego bardzo ważne jest, żeby nie wkładać na długi okres czasu do takiej wody? Nie wiem dokładnie, jaką chemię tutaj użyłem. Nie jestem w stanie powiedzieć na 100%, czy nie ma tutaj jakiegoś niebezpiecznego związka chemicznego, na przykład jak na przykład to, zmywacz do farb akrylowych, czy jakiś inny środek, którego używałem w międzyczasie, podczas sesji malowania, do wyczyszczenia. Ale nie musicie mi wierzyć na słowo, wystarczy, że zobaczycie przykład. Wezmę teraz ten aerograf, odstawię, przesuszę go jakąś ściereczką i zobaczycie, o co mi chodzi. Kiedyś zostawiłem ten aerograf właśnie w jakiejś wodzie, która była po czymś, która była mocno zmieszaną jakimś chemią. Widzicie, co się z nim stało? Pokażę wam teraz drugą ultrę, którą kupiłem. Widzicie między nimi różnicę? Ta ultra straciła swój chrom po prostu dlatego, że spędziła kilka dni w wodzie, która myślałem, że jest czystą wodą, niestety nie była. Więc upewnijcie się, że macie kubeczek, który jest tylko i wyłącznie przeznaczony do tego, aby namaczać w nim waszą ultrę, czy wasz inny kompresor, który macie. Więc to jest sposób pierwszy. Między sesjami, między szybkimi sesjami malowania nie potrzebujecie czyścić i spędzać masy czasu. Natomiast jeśli potrzebujecie wyczyścić aerograf tak bardzo porządnie, między dłuższymi przerwami, albo po prostu jesteście pedantyczni i chcecie go wyczyścić lepiej, to robicie rzecz następującą. Przede wszystkim wyjmujecie sobie, jeśli możecie, wyjmujecie sobie zbiorniczek i oczyszczacie oczywiście ten zbiorniczek ze wszystkiego, co tutaj się nazbierało. A tu się mogą zbierać różne rzeczy. Ten zbiorniczek oczywiście możemy trochę bardziej agresywnie potraktować, bo możemy go potraktować mocną chemią, ponieważ jego wygląd nie ma zupełnie żadnego wpływu na to, jak będzie nam działał aerograf, no i po prostu go czyścimy. Nie będę tego robił tutaj, przynajmniej na razie, zobaczymy dalej. Teraz mamy aerograf, który jest mniej więcej przepłukanym aerografem, ale nie jest to na pewno aerograf czysty. Zobaczmy, co on będzie robił. Pluje nam farbą, więc bierzemy teraz, ja mam taki atomizer, który w tym momencie odciągam dyszę, pluję wodą i przepukaliśmy aerograf, przepukaliśmy go dosyć dobrze. Mi się wydaje, że raczej nie powinno być problemu. Używałem dosyć rzadkich farb rozcieńczonych do aerografu, więc nie powinno być problemu z tym, że zapchaliśmy sobie aerograf i jest coś w naszej dyszy. Natomiast jeśli uważacie, że wasza dysza może być zapchana, musicie dostać się do dyszy. W ultrach jest to bardzo łatwe. Przekręcacie po prostu tutaj. Macie igłę, możecie zobaczyć, czy igła jest czysta. Jeśli jest brudna, to trzeba ją wyczyścić. Możecie to zrobić po prostu chusteczką, najlepiej nasączoną jakimś detergentem. Jest czysta, ładnie chodzi. Tutaj nie ma brudu, w środku nie ma brudu, widzicie, jest czyściutko, więc odkładamy. Ale bardzo ostrożnie odkładamy, nie ruszajcie tego aerografu. No i teraz zaglądamy sobie w dyszę. Ja w swoją dyszę mogę zajrzeć teraz. Zobaczcie, mogę sobie w nią zajrzeć i widzę, że mam prześwit, czyli jest wszystko ok. Natomiast jeśli weźmiecie sobie dyszę, jeśli weźmiecie dyszę i nie będziecie mieli tego prześwitu, to znaczy, że jest ona zapchana. Może być tak, że jest ona zapchana po prostu wodą, więc trzeba ją przedmuchać. Wtedy bierzecie dyszę i robicie po prostu tak.
w ten sposób wypłukaliście właśnie wodę i jeśli nadal nie pojawia się prześwit, nadal nie widzimy światła po drugiej stronie dyszy, po drugiej stronie tunelu, o, na przykład tak jak tutaj, to bardzo dobrym narzędziem do tego jest taka igiełka. Jest to bardzo ostra igiełka, którą po prostu wkładamy w dyszę i musimy zobaczyć jej koniec. Widzicie? I ona jest taka igła, ale jest płaska z jednej strony. Płaska jest po to, że ona ma wejść i pozwoli nam zbierać cały syfek, który tutaj się znajduje. I najlepiej jest to zrobić tak, żeby zagarniać po brzegach dyszy. Bardzo ważna rzecz, żeby tej igły nie wpychać z całej siły do dyszy, ponieważ rozerwiecie ją tutaj, na samym koniuszku. Jest to też coś, co kiedyś sobie zrobiłem i, że tak powiem, nauczyłem się na swoich błędach. No więc jeśli dokonaliśmy takiej inspekcji aerografu, możemy jeszcze igłę, to jest bardzo niebezpieczne, co zrobię, ale czasami pomaga. Macie jakąś papier ścierny, który jest delikatny, super delikatny. Możecie też igłę przetrzeć, aby zetrzeć jakiekolwiek syfki, które na niej są. Ja to robię od lat, nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli ktoś wam powie, że to niszczy igłę, jeśli jest mądrzejszy ode mnie, to może niszczy igłę i faktycznie ma to zły wpływ na igłę. Natomiast ja nie zauważyłem negatywnego wpływu i takim delikatnym papierem po prostu przecieram. Podobnież stara metoda mówiła, że Chińczyki, które się kupuje, trzeba było też trochę naostrzyć, że tak powiem, igłę, ponieważ odlew nie był najlepszy czasami. No więc teraz zakładamy igłę, znaczy zakładamy dyszę, zakładamy osłonkę. Dokręcamy na palec, ja nigdy nie używam żadnego klucza i mamy czysty aerograf, który możemy dalej sobie używać. Natomiast jeśli oczywiście macie zapchany aerograf, to trzeba zrobić taką rzecz. I to jest niestety przykład tylko ultry, ale zasada działania właściwie każdego aerografu jest taka sama. Zdejmujemy dupkę, wyciągamy igłę, upewniamy się, że igła tutaj nie jest brudna, nie ma żadnych zadr, nie ma żadnej zaschniętej farby. Jeżeli ma, nasączamy ją jakimś środkiem czyszczącym waszego wyboru i czyścimy igłę. Upewniamy się, że tutaj nic nie ma, a upewnić się możemy w ten sposób, że weźmiemy sobie patyczek do ucha nasączony i wytrzemy sobie tutaj to dojście. Najlepiej nasączony jakimś środkiem czyszczącym. No widzicie, jest trochę brudu, ale ja tam akurat nie mam z tym problemu w tym momencie. I tak wyczyszczony aerograf możemy dalej użytkować. Natomiast jeśli nadal jest zablokowane, to znowu odkręcamy sobie dyszę, czyścimy dyszę tak jak w poprzednim kroku i teraz używamy następujących rzeczy. To jest takie fajne urządzonko, zestaw takich różnych czyścików, czyściorów, wyciorów, chyba to się tak ładnie też nazywa. I tutaj wybieramy sobie od najcieńszego do najgrubszego i po prostu wciskamy się te otwory i przepychamy je, bo jeżeli są zapchane, to musimy je przepchać. Teraz zobaczycie, że staram się to ułożyć gdzieś na kamerze, żeby było widać. Widzicie? Ten patyk mi tutaj wchodzi i może wyciągnąć mi jakiś syfek, który tam utknął i właściwie on powinien być dobrany do grubości igły. Jeśli używacie igły takiej grubości, no to mniej więcej do tej grubości powinniście wkładać takie wyciory. Raczej nie wkładajcie grubszych. Dlaczego? Ano dlatego, że rozerwiecie sobie uszczelki, które tam są głęboko. No i teraz o, włożyłem sobie i teraz mi się blokuje mocno na uszczelkach i sobie mogę czyścić. O. Widzicie? Wyciągnęło mi trochę syfku, ale nie był to syf, który mi przeszkadzał w użytkowaniu. W użytkowaniu aerografu. No ale dobra, przeczyściliśmy taki aerograf, wyczyściliśmy tutaj, wyczyściliśmy pojemniczek, wyczyściliśmy igłę. Pierwsze co, jeżeli nadal mamy jakieś problemy, skręcamy aerograf, może tak, może skręcimy najpierw aerograf, użyjmy igłę. Igły też, jak wkładacie igłę, nie dopychajcie jej na siłę, po prostu ona do pierwszego oporu i co ja później robię, delikatnie ją dociskam tutaj sobie palcami i zakręcam. Tutaj można ją mocno zakręcić, natomiast tutaj nie dopychajcie, bo znowu tak jak z tym czyścikiem, rozerwiecie sobie dyszę. Zakładamy dupkę, żeby aerograf ładnie wyglądał, zakładamy pojemniczek i możemy działać.
No i teraz, jeżeli aerograf puszcza nam bąbelki do środka, to znaczy, że powietrze, które leci stąd, zawraca, jest coś zapchane i wraca do środka. Pokażę wam jeszcze raz jedną rzecz. Tutaj, widzicie to? Pierwsza rzecz, ten duży otwór, to jest otwór, który prowadzi stąd, może igłą pokażę, który prowadzi stąd, tu farbę prowadzi i wypluwa ją. To jest ten otwór. Ten mały otwór tutaj z boku, jeden tutaj jest w tym przypadku, ten malutki otwór z boku, o, widzicie, takie płaskie, to jest kanalik, który prowadzi powietrze z aerografu. Więc jeżeli tu w tym momencie mamy, że powietrze i farba spotykają się tutaj i nie mają gdzie iść, to wiadomo, że wrócą i wracają się do zbiorniczka, to znaczy, że nie mają gdzie iść. Jeśli nie mają gdzie iść, to znaczy, że tu macie zapchaną dyszę. Jest ona na tyle zapchana, że nie pluje zupełnie niczym. Więc musicie wyczyścić dyszę. Jeżeli macie jakiekolwiek inne problemy, to na 99% macie brudną dyszę. Dysza jest tą rzeczą, która się najbardziej brudzi w aerografie. Może być też tak, że jeżeli aerograf wam nie pluje w ogóle, to macie na przykład zatkany tutaj zawór. Tutaj jest zatkany zawór. Gdzieś coś tutaj uszczelka wam nie odciska. Jeśli otwieracie na maksa zaworek, a powietrze zupełnie nie leci. Nie ma tu bąbelków, nic się nie dzieje. To znaczy, że tu macie coś zapaprane, coś się ubrudziło, albo no, nie działa wam kompresor. No ale zakładam, że kompresor wam działa. Tak naprawdę, czyszcząc aerograf, nieważne jakiej firmy by on był, pamiętajcie o tym, aby wszystko robić bardzo delikatnie. Aerografy to są bardzo delikatne urządzenia i można bardzo łatwo je uszkodzić, właśnie chociażby nawet robiąc dobrze, czyszcząc, można rozwalić końcówkę dyszy. Chemią, którą macie bardzo mocną, ja używam różnych środków i używam zarówno airbrush cleaner, pokażę wam tak, zarówno używam airbrush cleanera, zmywacza do farb akrylowych, używam także Total Cleanera i Airbrush Tools Cleanera. Te dwa środki są najmocniejszymi środkami, jakie do tej pory używałem. Bardzo, bardzo mocne. Modelers i Iwamod. Obydwie polskie firmy, bardzo je polecam, ich produkty. Także jeżeli macie zamiar coś kupić, to są produkty, które możecie kupić. To jest taki czyściwo do właściwie na co dzień. To jest czyściwo takie, jeśli potrzebujecie porządnie wyczyścić. Z tego powodu też chyba czacha tu się znajduje. To jest środek, który zmywa farby akrylowe. On nie czyści jako tako aerografu, ale po prostu rozpuszcza akryle. A ten jest po prostu czyściwym do wszystkiego. On wszystko czyści, tak samo jak ten. To są dwa najmocniejsze środki. Te są do takiego codziennego. Podstawowa rzecz, nie namaczać aerografu w tych środkach na dłużej niż jest to wymagane. Czyli jak zobaczycie już, że zaczyna coś działać, to po prostu pracować z aerografem, pędzelkiem czy czymś innym, gdyż te środki mogą wpływać na uszczelki, mogą je po prostu rozwalać. To by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie aerografu, jeśli czegoś nie pokryłem tutaj w tym filmiku, jeśli o czymś zapomniałem, napiszcie w komentarzu. Jeśli będzie tego wystarczająco dużo, zrobię drugą wersję, poprawię to i zaktualizujemy filmik. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do następnego razu.